Cześć, dzień dobry, w sobotę. Dzisiaj będzie taki vlog, można powiedzieć daily, o wszystkim i o niczym. Tak jak widzicie, maciurki już się powypraszały. Raz, dwa, trzy sztuki tutaj w jednym rzędzie. Tak były podzielone do wyproszeń. Lampki jeszcze zapalone. Do tygodnia czasu, jak maluszki osiągną tydzień czasu, to lampy zabieram. I będzie tylko jedna żarówka na noc, na całą chlewnię, żeby podświetlać. Średnia na ten moment, mam nadzieję, że już się nic nie zmieni, bo już są w miarę, mają parę dni, więc chyba co miały przygnieść, to przygniotły. Prosiaczki, kiełeczki podcięte, przeszczepione żelazem. Wszystkie maciory, akurat te trzy sztuki, były kryte pikiem. No i takie powychodziły kolorowe. A niech tam. Kurde, się kurzyły te śruty. No i tutaj najmłodsze. Najmłodsze stadko. Także dzisiaj trochę strzody, trochę będzie z bydła. Taki miszmasz po prostu, co od rana robię. Porządki u maciur posłać i zaraz lecę do obory wysuwać, wypychać oborniczek. Standardowo raz na tydzień z starej obory. Także trzy już wyproszone. Tutaj te dwie gdzieś około Wigilii. I mamy jeszcze trzy młode sztuki też do wyproszenia. Także jeszcze na ten moment trzy wyproszone i jeszcze pięć do wyproszenia. Tak mówiłem w poprzednich vlogach z trzody, wróciłem do pełnej obsady maciur. No a co pokażą młode lożki, zobaczymy. Pierwszy raz kryte, załapały wszystkie trzy za pierwszym. No i ile będzie, to będzie. Zawsze od pierwszych loch nie ma co wymagać, żeby miały tam po 10 wychowane. Ale zobaczymy, co pokażą. Wszystko kryte pikiem, tak jak tutaj. A młode lochy kryte PBZ-em. I zapraszam do subskrypcji kanału. Do obserwacji, do udzielania się. 85%. Dawno nie przeglądałem statystyk, a dzisiaj tak wszedłem z ciekawości. 85% ludzi oglądających mnie nie subskrybuje kanału. A uwierzcie, że to daje dużo, jeśli chodzi o zasięgi, o wybicie. Także zapraszam serdecznie do obserwacji kanału. No i tutaj kolejne partie zapisane na sprzedaż. Pojechał jeden rzut 17. No i teraz też 20 parę, wszystko już wyjedzie naraz, zapisane. W miarę to jest, zostały w miarę równawe, co się mogło wybrać, co się wybrało wtedy. No i teraz drugi rzut. Na razie cena, tak jak w tym tygodniu, bez zmian. Jakby się nic nie zmieniło, to będzie ta sama cena, co uzyskałem ostatnio, czyli bodajże 7,80 wyjściowa. Tutaj akurat wczoraj usunięty obornik, więc dzisiaj już nic nie będę robił. Lecę teraz do naszych byczków. Tutaj też powoli zbliża się czas usuwania obornika. Tutaj mamy te sztuki, które kupiliśmy po 1600 zł. Ale pewnie nie podejdą teraz do nagrania. Może. O, choćby coś, chodź. I na ten moment zakup, odchów. Zjadły, jeśli chodzi o mleko, cztery chyba worki mleka na 6 sztuk. I skończyliśmy odpajanie. Granulków nie wiem ile dokładnie zjadły, tu tata odchowywał. Ale też pewnie liczyć, że worek na sztukę spokojnie. No i teraz są na
Na suchym żywieniu jak na ten moment, czyli siano i śruta. Tam delikatnie dodajemy TMR-a, żeby nie przesadzić, bo one chyba mają coś dopiero około 3 miesięcy. No i teraz tak, mamy tutaj 6 sztuk, no i od jakichś około 3 tygodni poszukuję dokupić do nich 12 sztuk, żeby one za rok były już na wpędzenie do starej obory. Czyli tak, to te znowu będą na pastwisku. Teraz przez zimę by to ładnie odchował. Mamy tam, gdzie w tej wiacie odchowuje dużo miejsca, więc tam właśnie jest plan to zakupić. Ale wam powiem, że ogólnie na ten moment jest to ciężki temat. Strasznie drogie są cielaki. Szczególnie jakbym chciał kupić takie teraz około setkowe. No tutaj też mają spokojnie powyżej 130 kg. No ale stwierdziliśmy z tatą, że nawet chyba będziemy szukać mniejszych, nawet 90. Odchować to. Tylko że szukamy na suche żywienie, żeby już tylko dawać granulkę, potem dorobić jakąś śrutę, żeby nie odpajać. Nie wiem co nam się uda kupić. Jestem na etapie cały czas poszukiwań. Gdzie nie zadzwonię, co nie zapytam, to kurde, za takie 100-110 kg 300, inaczej nie podchodź do rozmowy. Także nie wiem, zobaczymy co się uda kupić, bo szukam coś tańszego. No kurde, płacić prawie 3 dychy za kilogram to jest dramat. I to wszystko jest problem przez to, że ten niebieski język się wpierdzielił i trochę się skończyło ściąganie z zagranicy. No i pozostaje pewnie coś szukać z rynku polskiego. Tak, tutaj te wszystkie są Polaczki. Ten z nich największy. No ale to jest już ten kolejny, co tak jest z umaszczeniem siwym. No i one przeważnie u nas mają przy sprzedaży 800-850 kilo. Ostatnio właśnie taki towar dał 500 kilo mięsa. Cześć skarbuś. Także lecę do dalszej obory. Tutaj też dalsze prace się posuwają. Zalaliśmy już betonek. No i jeszcze zostało nam domurować tutaj ścianę. Domurujemy tak i tak. Tutaj musi być przejazd, bo i tak tam się drzwi otwierają od obory. Dzisiaj trzeba to jeszcze rozszalować. Trzeba będzie ten piasek stąd zabrać, ten żwir znaczy się. No i do zburzenia jeszcze idzie ta ściana. I będzie tutaj płyta ładnie poszerzona. I dobra, przerobiły troszeczkę. One już wiedzą o co chodzi. Już wiedzą o co chodzi. Teraz nam się pryzma skończyła. Dzisiaj drugi poszedł zrobiony z beli. No i teraz do beli, tak jak pryzmę kręciłem 10 minut, to belkę muszę kręcić 15 minut. I to tak wygląda. Pobieranie od razu stanęło. Wiadomo, zmiana. Pryzma to jednak była jednakowa pasza. No ale to wszystko myślę kwestia przyczajenia. Tydzień, dwa i powinny też wrócić do normy z pobieraniem. Co tam? Już chcesz wyjść, bo już wiesz o co chodzi. Te tak samo już wiedzą o co biega. Pierwszy raz to wiadomo, był problem wypędzić. Ale teraz trzeba ich powstrzymywać, żeby tu nie rozwaliły nam przejścia. Dobra. Tutaj wszystko zamknięte. To można wypędzać. Odsuń się. Już pierwsza poszła, druga, trzecia, czwarta, piąta. Teraz to chodzą jak w zegarku. Już nawet wiedzą gdzie iść.
Także widzicie, zwierzę też idzie wszystkiego nauczyć. Dobra, uwaga, trzeba powolutku puszczać, bo idą jak przecinaki. Odsuń się. Wolniutko. Co tam by coś? Byś pewnie chciał szkiknąć, co? Chcę piknąć. Ale nie. Nie ma tak dobrze. Praktycznie połowa z głowy. Dobra, odkładam kamerę, bo powiem wam, ciężko jedną ręką operować tutaj w tych zakałarkach. Wracam i stamtąd. Zbierana, bo siatka pękła. Ale to i tak bywa też. No i dobra, mamy ogarnięte. Czas już leci.
Bodajże czwarty czy piąty raz usuwane. I tak, dużo było w komentarzach, się właśnie odniosę też do tego. Dużo było w komentarzach, czemu zrobiliśmy to, się tego nie wywaliło toka i tak dalej. Słuchajcie, tutaj jest cienka ściana z jednej cegły. No i po prostu obawialiśmy się, że mogą tu ściany uszkodzić i którejś nocy po prostu wyjść. Dlatego też mieliśmy się do czego montować, słupki pozostawały. Tu są teraz wyparcia porobione, to jest naprawdę sztywno. I te 30 cm tutaj luzu za wiele by nas nie zbawiło. A tak to mamy ochronę. No i kolejna sprawa, nie mają tutaj dostępu do tych drzwi. To też ważne, bo jak nie, to by tu trzeba było też jakieś bariery wstawiać tylko w tych samych drzwiach. A tak, mamy to wszystko wzmocnione. I tak to musi być. Też odstęp jest od okien, bo wiadomo, byłyby przy samej ścianie, to uwierzcie mi, że tej szyby najprawdopodobniej już by nie było. A tak, to mamy wszystko, całą ochronę. Na ten moment nic z tymi ścianami tutaj nie robią. Też zobaczymy, jakby coś zaczęły z wiekiem, będą starsze, coś kombinować, tu rozwalać, to trzeba będzie też myśleć, żeby te ściany zabezpieczyć. Na ten moment jest jak jest. I co? Idę po byczusie. Już, poszedł. Najgorsze przy tym słaniu jest to, że się strasznie tutaj kocuwa jest. Tak się kurzy. Dlatego też tamte drzwi na ten moment pootwierane. Szkoda, że wiaterku nie ma, to by to ładnie przewiało. No i tutaj te byczusie taty, też grudzień, styczeń, końcówka grudnia i cały styczeń i chyba któryś tam z lutego jest jeszcze. Tak to się przedstawia wiekowo. Od moich różnica około tam 2-3 miesięcy. Tata się obawiał, że one nie będą chciały chodzić. A chodzą jak przecinaki. Jeszcze i z powrotem chce wyjść, ale nie ma. Zamykamy. O! Nie spodziewałaś się tego, co? Ale też właśnie na takie rzeczy trzeba uważać, bo to jest tylko zwierzę. Trzeba mieć to na uwadze, że zawsze coś może kopnąć, coś może... Także trzeba podchodzić ostrożnie. I tak to wygląda. Raz na tydzień, to tutaj od tych w sumie z jałówkami 18 sztuk, rozrzutnik szóstka, obornika myślę, że jest. Dobra, tutaj ogarnięte, chlewnia ogarnięta. Zostało jeszcze dzisiaj wypuścić moje sztuki na dwór, też posłać. No i tutaj też zbliża się akcja wywożenia na pryzmę.
Pewnie po niedzieli trzeba się za to brać, bo już jeszcze ze trzy posłania i będzie równo z murkiem. No, moje co niektóre. Zaczyna już to fajnie wyglądać. Najbardziej ciekaw jestem tych cimentali. Cimentale podobno rosną do końca, więc tak jak u nas przetrzymujemy dłuższy czas, to może coś uda się fajnego osiągnąć. Teraz robimy w okresie już zimowym paszowozy mniej więcej 1,5 tony. Starcza to na 2 dni. Co drugi dzień posłanie. I to by było pewnie dzisiaj na tyle. Jeszcze idę mielić śrutkę dla tuczników. Ktoś tam pisał w komentarzach, żebym nagrał śrutowanie, ale powiem wam szczerze, co tam nagrywać. Po prostu 600 kg pszenżyta miele, 300 kg jęczmienia i daję 4 worki koncentratu na mieszalnik. No i mamy tonę. Oto wielkie mielenie. Także jeszcze 40 minut mielenia i można iść na obiadek. Idę też montować ten odcinek. Nagrywam po prostu dzisiaj w sobotę na bieżąco. A was zapraszam, tak jak mówiłem na początku, do obserwacji kanału. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!